To był mężczyzna, który konał dosłownie na moich oczach. Na pana oczach? Tak. Widziałem. On wskoczył do śmieciarki podobno, nie? I oni go to wadli tu i śmieciarce. Cześć. Pani tu była, jak to się działo? Jego zamordowali tam, na Wysłuchów. A tu był wypadek. Samochodem, jeepem dostałem w sklep. A wcześniej on musiał uderzyć to Audi, które stało w poprzek. On uciekł z samochodu, ja go widziałam. I on uciekł w tamtą stronę i tam go dopadli. Tam go w śmieciarce zamordowali. Nie miał szans już na... Nie, pani, z tego co ja widziałam, to nie było szans. Długo trwała ta reanimacja? Ja, chyba z godziny. To było wszystko niezwykle brutalne, agresywne. Rzeczywiście, jak się to określa, poszli na całość, dlatego że no, zaatakowali przed godziną 10 rano. Niektórzy mieli maczety, noże. No ewidentnie to wszystko było nastawione na to, żeby tutaj tego człowieka zabić. Przepraszam bardzo, chcę porozmawiać chwilę. A ja ci mówię, żebyś Człowiek akurat, jak on miał wszystko, no dość był znany, to każdy, kto wiedział, no wiedział, to był człowiek i tyle, ale nie prosił ludzi jakoś tak na pierwszą linię, że tak powiem, tych szefów. Pierwszy raz dotknęło kogoś z tych samej takiej czołówki, tych ludzi, tych takich najważniejszych. Na tym osiedlu nie można się czuć bezpiecznym. Właściwie przez cały dzień, począwszy od rana, skończywszy późną nocą, wychodzą grupy małolatów. Jesienią, zimą ubrani są w czarne kurtki, w czarne kaptury, czarne spodnie, w zasadzie nie do rozróżnienia. I te grupy rajdują po osiedlu, nigdy nie wiadomo z której strony wyjdą, także nawet droga do przystanku albo z przystanku nie jest bezpieczna. Robią co chcą, rozbijają szyby, krzyczą, rozbijają butelki. W momencie, kiedy ktoś im zwróci uwagę, ma albo podpalone drzwi, albo zaklejone zamki, okradzione piwnice. Zdarzały się pobicia starszych osób, które zwracały im uwagę. Dlaczego padają wciąż nowe ofiary w tej wojnie kibiców? No w tej chwili przestępczość pomiędzy kibicami jest chyba najpoważniejszym zjawiskiem kryminalnym, jeżeli chodzi o miasto Kraków. Geneza tego zjawiska sięga początku lat 90. No i niestety do tej pory nie potrafiliśmy tego problemu rozwiązać. O ile kilkanaście lat temu zdarzenia z udziałem kibiców sportowych miały miejsce głównie na obiektach sportowych lub wokół tych obiektów sportowych, o tyle teraz przestępczość kibiców całkowicie oddaliła się od tych stadionów. To są najczęściej osiedla, to są najczęściej peryferia miast. Kraków ma swoją specyfikę, tutaj nie obowiązują żadne reguły. Tutaj najczęściej odbywa się to na takiej zasadzie, że kibice jednej drużyny odwiedzają inne osiedle i dochodzi wręcz do egzekucji opartej na wzorcach gangsterskich. W zasadzie ofiara nie ma jakichkolwiek szans wobec przewagi liczebnej przeciwników. Mamy do czynienia z obszarem, który z jednej strony stanowi zwarty teren preferencji piłkarskich odnoszących się do jednej z drużyn i jest on otoczony praktycznie ze wszystkich stron preferencjami odmiennymi. Czyli to miejsce, to jest dokładnie to miejsce, no wygląda jak pole walki. W zasadzie tak. Tak funkcjonuje. Zna pani przypadki, że normalni ludzie mieli problemy z pseudokibicami? Znam przypadki. Ostatnią taką głośną sprawą
było podpalenie samochodu na osiedlu. Podobno były to też jakieś porachunki. Zemsta. Znam częściowo osobę, której to dotyczyło. Wiem, że była przez nich prześladowana, wyzywana. Pojawiały się jakieś napisy z wyzwiskami. Końcowym efektem chyba było spalone to auto. Jest tylko jedna kategoria obiektów, w przypadku których nie znalazłem nigdy takiego znaku, i to są kościoły. Nie dotyczy to już budynków plebanii, które bardzo często są w ten sposób oznakowane. Kościoły pozostają jedyną kategorią obiektów w Krakowie, które nie są objęte tego typu znakami. Dlaczego kibice krakowskich klubów tak zaciekle ze sobą walczą? Kibice walczą ze sobą, ponieważ przykrywką tutaj do tego jest rywalizacja klubowa. Tu już nie chodzi o piłkę nożną, tu nie chodzi o sport, tu chodzi o wpływy w świecie i przestępczym, i przede wszystkim narkotykowym. Wiele jest miejsc w Krakowie, gdzie rządzą jedna banda bądź druga i one się przykrywają szalikami Krakowi czy szalikami Wisły. Na przykład na krakowskich Azorach, które od zawsze były wiślackie, gdzie rządziła Wisła, gdzie wjeżdżało się między bloki i było napisane tylko Wisła, powoli wpływy zaczyna przejmować Krakowia, ponieważ okazuje się, że jest to duży rynek zbytu. W zasadzie wciągają chyba w to, wciągane są różne środowiska, ponieważ widać czasami, zna się osoby, które handlują narkotykami i widać, jak coraz młodsze dzieci do nich podchodzą, widać, jak sobie podają coś z kieszeni do rączki i te dzieci zaczynają dla nich pracować. Większość chyba, nie wiem, wyrasta w przekonaniu, mają kodeks karny w głowie zupełnie przestawiony przez kibiców. Oni im mówią, że dopóki są nieletni, to na pewno im nic nie grozi. Pamiętam, że w 2004 roku rozmawiałem z ówczesnym szefem krakowskiej policji, generałem Rapackim. Deklarował, że mamy środowiska pseudokibiców Wisły i Krakowi rozpracowane i to jest kwestia czasu, kiedy ten problem wyeliminujemy. Efekt jest taki, że od tego czasu zginęło 6 ludzi i mamy średnio raz na parę miesięcy zadymę, w której albo ktoś jest ciężko ranny, albo ktoś ginie na osiedlach w sytuacjach zupełnie nie mających nic wspólnego z meczem czy z wydarzeniami stadionowymi. Zatem no, najwyższa pora, żeby te działania policji były wreszcie skuteczne. Jak doszło do tego, że ci bandyci czują się na tyle bezkarnie, że atakują w biały dzień na oczach tylu ludzi? Znaczy, wie pan, no, fakty są takie, jakie rzeczywiście są. Czy oni będą bezkarni, są bezkarni, zobaczymy. Ja myślę, że bezkarni nie będą. Rolą policji jest w tej chwili zdecydowanie działanie, wyłapanie ich, no i postawienie przed sądem. No ja myślę, że to może powstrzymać jakichś kolejnych takich, którzy zdecydują się właśnie na tego typu sytuację, czy na tego typu atak. Co będzie dalej po tych zajściach? Myślę, że nic. Myślę, że sprawa przycichnie, zginie ktoś następny, bo takiego przypadku chyba nie podarują. Będzie zemsta? Myślę, że będzie. Za jakiś czas na pewno będzie. Nie sądzę, żeby odpuścili.